Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000. Jedziemy z tematem. Moim celem jest dojście do rankingu 2400. Minimum, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No i jedziemy. Jest D4, C6. O, to mi daje do myślenia, czy zagrać C4, wchodzić w jakieś Słowianki, co jest no, częstym gościem też na mojej szachownicy. Ale dla potrzeb speedruna zagram E4 i wejdziemy w Karokana. Posunięcie E5. Jeżeli już mam grać, to wolę zamkniętego. Chociaż czasami też wybijam, ale nie gram E4. Ale jeżeli już się zdarza, to gram w ten sposób. Gram H4 z pułapką, G4, H5. Najlepsza odpowiedź ze strony przeciwnika. Słusznie. I posunięcie skoczek na F3. Figury wyprowadzać trzeba. G6. Ciekawe. Zagramy goniec D3 z opcją wymiany i może ruch E6, ale pewnie on zagra posunięcie E6 sam, co powinien raczej uczynić. Dokładnie. I teraz wydaje mi się, że po czarnych polach mogę poszaleć. Pytanie, czy mogę, czy nie. Może inaczej. Zróbmy najpierw roszadę. Zobaczymy, jak on zareaguje. I wtedy będę próbować grać goniec G4, ewentualnie można C4, można, a właśnie, widzicie, on zagrywa gońcem. To chyba przeblokuję go teraz skoczkiem, zmiana planów, goniec będzie pilnował skoczka, a tego skoczka przerzucę sobie tędy lub tędy. I pytanie, co ja z nim dalej zrobię właśnie, ale też widzę, że skoczek E7 i skoczek F5 będzie planowane, to będzie bardzo nieprzyjemne. Do przebicia w sensie, no będzie ciężko to przebić, ale są możliwości. Co? Hetman E7? Bzdura! Ten skoczek się obraził. No dobra, jeżeli grasz w ten sposób, to wyprowadzam sobie dalej figury i wszyscy są zadowoleni. Tutaj od razu gram A4 z tego powodu, żeby on też się nie rozbijał, ale ja chcę złapać sobie przestrzeń. On będzie prawdopodobnie robił długą roszadę. O, zobaczcie, zobaczcie go. W takim razie zagram sobie B3 i mam teraz opcję dla gońca na A3. No, to jest dobra rzecz. Jeżeli on zbije, to ja oczywiście zbiję to gońcem. Pionem też można rozważyć. Dlatego, że nie puszczę skoczka na H6. Takie mam tutaj sobie w głowie przemyślenia. Ale mam możliwość zagrania przede wszystkim hetmanem tutaj i panowaniem nad diagonalą A3, F8. Pytanie potem, jak to wykorzystać mocniej, ale myślę, że też od razu się nie da. Będę próbował na pewno, może przestawię hetmana na F3 najpierw, a potem zagram gońcem na A3. Taki będę miał plan, bo jeżeli on odejdzie, to dostanie tutaj mata na F7. Dokładnie, zagramy hetman F3, chytre posunięcie, bo jeżeli będzie zagranie C5, to wtedy mam opcję wejścia może tutaj, a może skoczek na B5 i też lipa. No proszę pana, myślę, że jestem na bardzo dobrej pozycji do wygrania tej partii, bo zobaczcie, on hetman E7 tutaj skrzaczył, co nie? F5 i to jest pytanie teraz, pytanie do widzów. Moi drodzy, rozważam bicie w przelocie, otworzę wtedy wszystko i będzie też pięknie, ale wydaje mi się, że jest konkret. Konkret polega na tym, że chyba goniec A3 i hetman nie może odejść na F7. Gdziekolwiek nie odejdzie, to ja zbijam tu pionka. A jak tego pionka wezmę, to się wszystko posypie. A jeżeli zagram tak i on zagra C5, to ja mam skoczek B5. On mi zbije, to ja mam też tu widły. Też mogę zbić. Idę w to. Idę w to bez dwóch zdań. Na pewno to jest dobre posunięcie. Dokładnie. I teraz w ogóle się jeszcze zastanowię chwilę, taką sekundkę. Czy tutaj nie palnąć? Bicie. Ale chyba to nie zdaje za bardzo egzaminu. Skoczek B5. Tak jak mówiłem, tak zrobię. Albo wchodzę tu, zdobywam materiał. Prosta rzecz. Nie ma co kombinować. Prosta sprawa. Oczywiście, jeżeli on wybije, to najpierw odbije. Ale chwila, może tak zepsuć królowi tutaj życie. Nie no, zbiję najpierw tu, odbiję, grożą, są dwie groźby teraz mimo wszystko. Odbił, zobaczcie, no zbicie pionka tutaj nie daje mu nic, bo ja po prostu gram tak i biorę wieżę. Jasne, on te wieże odbije, chyba że zagra tu albo tu, to ja wtedy gram tak. Okej, zbijam, on zagra hetmanem na D8. Nie zagrałeś hetmanem na D8?
No to chłopie, to ja wracam. Mam czystą wieżę więcej. No tutaj mata mi nie strzelisz. W takiej konfiguracji. Bo ja zawsze mam hetmana tutaj, albo hetmana na G3. To się wszystko trzyma. Zastanawiam się poważnie teraz nad biciem tu. Ale może nie ma takiej potrzeby. Zagramy sobie tak. Wrócę tym skoczkiem, żeby tutaj atakować. A on będzie chciał mi dać mata, więc ja sobie wtedy zagram tak. Wieża więcej. Po co tutaj kombinować? Okej, okay, tak. Król się chowa, wszystko się trzyma. No dobra. Przejdźmy do konkretów. Gramy C4. Gram C4 po to, żeby rozbić tutaj mu centrum i dorwać się do króla. Odbił. Zbijamy tu. On odbije pewnie tutaj. A może się zrobić gorąco, ale ja mam bicie zawsze tutaj z szachem. To mnie ratowało, więc tutaj tego się trzymam. Król odszedł, tam skoczek wisi. Myślę, że po prostu hetman H3. Tak, gram w ten sposób, żeby hetman bronił króla, a ja tam naprawdę nie muszę się śpieszyć z jakimiś. Odbił teraz, dobra, to ja mam bicie z szachem. A po prostu wymiany. I tutaj kolejna wymiana się szykuje na F3. Na F3, goniec B2. Wieża więcej. No, tę wieżę oczywiście zaraz wstawię. Grunt, żeby tutaj przypilnować króla i to przytrzymać. No nie, gość się nie popisał. Zagrał po prostu słabo. Ten ruch też można zignorować, bo tutaj król pilnuje. Teraz gramy tak. Oczywiście, bro, tutaj wiążemy skoczka. Nie boimy się wiązać. I odbijam, wchodzę wieżami. I tyle. Jakieś tam matowanie zaraz będzie można zastosować. Chociaż bicie. Dobra, bijemy. Czy wiążemy? Jeszcze mocniej. Wiążemy chyba, co? Wiążemy. Wiążemy jeszcze mocniej, bo szach nic nie daje, bo chowam króla. Bicie tutaj też nic nie daje, bo nawet mogę zbić tak i tak. No właśnie, po co zbijać? No, no tak, zbijać tutaj, tam, nie, bo mat na G2 groził. Dobrze, jest zagrane. Gość poddał. Mamy to, moi drodzy, 1700. 98, szukamy sobie nowego zawodnika. Mamy 1806, posunięcie E4. No to co? Zagrajmy sobie sycylijską, posunięcie C5. I skoczek F6. Ostatnio takie chyba to modne posunięcie. Co? Zobaczcie, zagrał za szybko. Zbijam na E4. Zagrał już ruch deklarowany. Trzy ruchy. Nie no, co wam ludzie odbija? Dlaczego poddajesz? Straciłeś tylko piona. No wygrałem w trzech ruchach, nie? No to się nie dzieje w ogóle. Nie no, jakieś jaja. Lecimy dalej. No na tym poziomie wygrałem w trzy ruchy z gościem 1800. Nie rozumiem tych ludzi czasami, ale okej. Punkty to punkty. Jest E4, jest C5. No to wyprowadzamy skoczka. B6. Okej, okay, nietypowo. No to B3. Również zagramy nietypowo. I wyprowadzimy sobie skoczka w ten sposób. I chyba goniec D3. Chodzi o to, żeby on nie miał bicia tutaj, bo groziło to związanie jest groźne. I teraz zrobimy sobie roszadę. On wyprowadzi pewnie skoczka na E7. Zagram hetmanem na E2. Już przytrzymamy tutaj tego pionka. I chyba taki ruch mi się podoba. Żeby przytrzymać tego gońca. Tak, on będzie w ten sposób sobie tutaj działał. Ale mamy taki ruch. On zbije hetmanem i skoczek na E4. Już liczę, już to liczę. Tutaj to tutaj. Jak bije mi tu, to ja biję mu wieżę. Jak on mi odbija, no to jest chyba zwykła wymiana. Tak, no jak on zbija mi tutaj, to ja muszę zbić tym. On mi zbija tak. Ja mu zbijam wieżę. On zbija mi na jeden. Ale wymiany się, słuchajcie, tutaj zrobiły. No i muszę odbić niestety. Chociaż mogę też tak zagrać i go uratować. Ale przejdziemy do mniej więcej równej pozycji. No i teraz graj tę równą pozycję. Ustawmy najpierw skoczka na E5. Będziemy rzeźbić. Skoczek na E5 będzie się czuł na pewno dobrze. Tu taki ruch jak wieża E1 też się zawsze przyda. Schodzimy z motywów jakichś tam ataków. Tutaj skoczek będzie znajdował dobrą placówkę. Teraz pytanie, czy C3.
Skoczek znajduje bardzo dobrą placówkę. Powiedziałbym nawet wyśmienitą placówkę, moi drodzy. Może spróbuję zagrać tak i wymienić hetmany. Jego hetman jest dosyć aktywny. Zbyt dużo wymian. Zbyt prosto to poszło. Ale będziemy rzeźbić. W takich sytuacjach będziemy rzeźbić. No taki ruch, oczywiście patrzę na to tutaj. Muszę podprowadzić króla blisko. Uważam, że czarne tutaj mają bardzo fajną pozycję. Muszę podprowadzić króla. Źle zagrałem. Bo on już mógł skoczkiem tutaj czmychnąć. Muszę się obronić. Zagram tak. On zagra tu, ja skoczek A1. Muszę to wybronić wszystko. Asekurować. Wygląda to bardzo źle, ale przynajmniej teraz nie ma żadnych motywów taktycznych. On już mógł tu mnie oszukać, moi drodzy. Gramy tak. Skoczek stąd ucieka. I wprowadzam króla do akcji. On też powinien tym królem sobie maszerować, podciągnąć go trochę, ale widzę, że nie chce tego robić. I to może być dla mnie szansa. Gramy tak, żeby atakować pionka. Ok. Pytanie, czy to jest dobry posunięcie? Nie, no muszę zbić, bo skoczek by mnie tu atakował. Taki ruch no jest do rozważenia, ale to będzie pionek więcej. Ale przecież on mógł tak zagrać i bronić pionka. W ogóle nie rozumiem gościa. Zbijam piona za darmo. Teraz to się robi wygrana pozycja. No skoczkówka jest wygrana. Tylko jak to powiadają, to jeszcze trzeba wygrać. No króla podprowadzę oczywiście. Plan jest taki, żeby iść tędy albo po prostu tutaj walczyć o centrum. No jednak powalczymy tutaj o centrum. Trochę wyżej tego króla wprowadzę. I teraz tak. Chyba tutaj, żeby iść tędy i pionkiem zasuwać. No tutaj on mi nic nie zrobi. Idę tym od centrum, żeby jeszcze pionki były daleko. I zasuwamy. Tu jakiś szach może nastąpić. Słusznie. Tego królem zagram tak. W ogóle tędy i tędy chyba skoczka łapie. Tak się to złożyło. Tutaj cztery pionki na trzy. On nie zdąży przełomu mi chyba jakiegoś zrobić. Nie, nie zdąży. Tak, tak. Tu przełomu żadnego nie ma. Dobra, mamy to. Lecimy dalej. Znowu tutaj gramy sobie czarnymi. Tam za szybkie wymiany poszły. Gość za szybko pograł. No C5, skoczek F6 zagram od razu. C4. Powiem szczerze, to chyba nie najlepszy wybór. Skoczek C6 zatem i pilnujemy sobie tych pól w centrum i przez G6 będę grał. Wprowadzał będę gońca. Tędy. No dobra, teraz trzeba się zastanowić, jak to sobie fajnie rozegrać. Ale wiecie co? Zagrajmy normalne szachy. Skoczek F6. Dlaczego, Krzysztof, kombinujesz? Bo już chciałem sobie jakieś E6, skoczek E7, co też można grać oczywiście. Zobaczcie, on gra H3, on się po prostu chyba boi trochę grać. A ja będę grał normalne szachy. Normalne szachy. Figury mają grać. No i teraz pytanie. Co dalej? Zagram A6 z planem B5. Tutaj będzie się szykował ruch. A to może być problematyczne. Zagram skoczek E8 z planem takim, takim, takim. Ale on może zagrać D4 przecież. No może. Dlatego mu się pakuje na D4. Mogłem to zrobić, spróbować zrobić wcześniej. Co? Skoczek H2? Dlaczego on tak szybko gra? Ja tego nie potrafię pojąć. Bierze B8 z planem B5. Co? W ogóle o co chodzi? E6. Nie wymieniamy tu niczego. Trzymamy tutaj pola w centrum. Gramy swoje. Po prostu gramy swój plan.
F4. On widocznie też będzie grał swój plan. A teraz F4, F5 może być dobre. Może być bardzo dobre. Po wybiciu wybijam pionkiem z G. I mamy bardzo fajne centrum. Skoczek świetnie ustawiony w centrum również. Ten może wrócić, ale zagramy sobie B5 z naszym planem. Cały czas gramy z naszym planem B5. Patrzcie, jakie silne centrum się porobiło. Ale to tylko wynika z tego, że przeciwnik jakoś pograł koślawo. I tu mi pozwala zbić przeciwnik. No to jest arcyciekawe. Tak mogę też zagrać. Bardzo wiele możliwości dobrych. Czasem jak jest za dużo dobrych możliwości, to też niedobrze. Wybicie gońca też jest ciekawe. Zagram goniec D7, niech wszystkie figury żyją. Tego się będziemy trzymać. To się zawsze przyda przy asekuracji, przy połączeniu wież. Skoczek E2. Mam chyba pułapkę na niego teraz. Bije. I na B2 będzie strzał. I mam bicie na B2, moi drodzy, bo jak tutaj, to tutaj. Ale sprytnie to się porobiło. Sprytnie to się porobiło. No gość też, no co, przeoczył, co nie? Za szybko pograł. Figury sobie weszły do gry. Niczego tu nie kombinowałem specjalnie. I tak się fajnie gra w szachy, co nie? Że grasz normalne posunięcia i a przeciwnik jakiegoś wielkiego oporu nie stawił, nie postawił, więc to też kwestia wykorzystania, myślę, fajnie, ale dobrze, no gramy dalej, tak? To partia jeszcze trwa. Jeszcze są posunięcia, no pionek zdobyty. Hetman D3. No pytanie, czy tutaj palnąć? To są odwieczne pytania. A może to zostawić? W sumie, no jak zostawię? A może tak w ogóle zagrać? Czy szacha dostanę, ale będę miał bardzo silnego skoczka tam. Nie, chyba nie. Myślę, że zbiję tutaj. Jednak zbicie gońca może być dobre. I wprowadzę sobie gońca na C6. Dokładnie. Pionek A2 na razie mnie nie interesuje. Mam jednego więcej. A! To też sprytne. Więc gram król H1 od razu, żeby nie było niespodzianek typu hetman na C3. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że jak będzie bicie, to czasami jak zbijemy królem, to jest hetman C3, ale na szczęście jest obrona. Ale trzeba na to pamię trzeba o tym pamiętać. Uła! To ja teraz podstawiłem. Hello. Ale chyba nie podstawiłem, bo mogę wybić tutaj, moi drodzy. Najpierw zagram tak. Postawię sobie gońca na lepszej pozycji z atakiem na hetmana. Hetman pewnie pójdzie tutaj. Ja sobie palnę skoczka. I wtedy jak on zbije skoczka, to ja odbiję sobie tutaj. A tego nie widziałem taktycznie, ale to się nie zgadza jednak. Hetman E3. No to oddał figurę. Nie rozumiem. I kolejną. Znaczy hetmana teraz. No jak widać, poziom 1800 nie jest to jeszcze najwyższy poziom. Ludzie w debiucie się gubią jeszcze, więc wszystko do zrobienia. Jak ktoś z Was jeszcze nie posiada takiego rankingu, a aspiruje, trochę pracy włożyć. Ja wiem, że nie chcę obiecywać, bo to wszystko jest kwestia indywidualna, ale troszkę pracy. Zagramy E4. Troszkę w cudzysłowie, no pracy trzeba dużo włożyć w to. Jest posunięcie G6, zagramy posunięcie D4, goniec G7 i teraz pytanie, jak tutaj sobie z gościem pograć. Myślę, że najpierw i tak skoczka wyprowadzę, bo C6, będzie grane D5, gramy sobie H4. Chcę zaatakować go od razu z tej strony, jest H5. Okej. To już daje do myślenia. Zagram goniec E2. Inaczej. Goniec E2, czy jakoś. No właśnie, bo teraz pytanie, czy tutaj. Nie no, goniec E2. Ideą tego ruchu jest to, że jak on zagra D5. Nie zagrał D5. Chodzi o to, że jak zagram skoczkiem i on zagra mi tu, to mi nie zbije skoczka. Tego skoczka sobie zostawię. O właśnie, skoczek G5. Taka była tego idea. Po wybiciu muszę odbić skoczkiem, bronić pionka. No i co? Pozycja chyba z tych przyjemniejszych. Tu mi się wydaje,
że zrobimy sobie po prostu roszadę. Skończymy rozwój. F6 za bardzo nie można, bo tutaj wlatuje. Myślę, że C3 będzie takim pomysłem solidnym, żeby bronić tego pionka. Za chwilę zagram tak. Jeżeli on mi zbije tutaj, to zagram wieża B1. Tak też uczynię prawie, bo on mi tutaj może wlecieć. To jeszcze muszę uważać, więc gram. Aha! Jak F3, to tu mi się odsłoni król. No dobra, to inaczej trzeba pograć. Skoczek G3. Najpierw przestawię konika. Może jakoś tam trzasnę na H5 w pewnym momencie. Takie są plany w każdym razie. F3 mimo wszystko trzeba będzie zagrać. Tak, trzeba będzie zagrać F3. Ograniczyć tego skoczka. Tu się trzyma. A jest E5. I skoczek na E2 będzie musiał wracać chyba, co? Ale F3 mi się bardzo podobało. No dobra, zagram goniec E3, pozwolę mu wziąć pionka. Zagram hetman D3 i teraz wieża tutaj grozi. Chodzi o to, żeby pilnować tego, scentralizować. Może trochę przesadziłem, ale trzeba czasami przesadzić. Tak czuję, że tak trzeba. Gość ma w ogóle 1950, to jest ranking już spory. Więc coś tam na pewno ogarnia, ale grunt to jest to, że ten skoczek nie gra. Mnie to bardzo interesuje. O, proszę bardzo. Tutaj przechodzimy do końcówki, tak? No gram C4. Gram C4. Skoczek wejdzie na dobrą placówkę. To już podchodzi pod królewską indyjską. Troszeczkę. Niestety. Dobra, wieża B1. On zbije mi tutaj chyba. Ja będę musiał odbić. No, czarne tu chyba są dobre. Może i trochę przesadziłem, ale jednak on tak nie zagrał. Gramy D5. On przepchał. No dobra. Teraz cena tego pionka chyba nie jest taka wysoka, jak widać. Hetman D2 z gońcem będę celował tutaj w skoczkę. Już się pojawiają motywy typu skoczek E6. O, tym bardziej teraz się pojawiają motywy na hetmana. No to moi drodzy, podstawił. Gość 1950 podstawił w bardzo prosty sposób. Figurka leci. Oczywiście tam trzeba było uważać na F4, ale tu się wszystko zgadzało. No nie, no to dobiję tutaj. No wracam. Oczywiście on zbije tu. Lecimy hetmanem i coś tam atakujemy. Chociaż nie król H7? Nie wiem, co on gra, ale to już chyba przestało mu tutaj zależeć, albo no właśnie, przestało mu zależeć. Wszystko podstawia po kolei. No dobra, chyba się zdenerwował. Dobrze, moi drodzy, lecimy jeszcze jedną partię na pewno. Lecimy jeszcze jedną partię. Daruma Chess, proszę bardzo. Indonezja. E4. Może G6, niech będzie obrona nowoczesna. Goniec C4, pewnie chce mi dać szewca. Co? Co oni robią w ogóle ci ludzie? No nie, no to biorę te figury. Jak dają tak prosto figury, to ja je biorę. Będzie nauka defensywy. Ale co to w ogóle ma być? Ja nie wiem. Gość 1900 gra w ten sposób. Umiejętnie teraz trzeba to rozegrać. Zagram D6, żeby goniec już grał. Żeby pilnował pionek E5. I tyle. Zaraz odejdę królem. Ewentualnie skoczek F6 i roszadę zrobię na raty. Dobra, taki ruch chcesz zagrać, więc H6 trzeba się tutaj pobronić troszeczkę. Taki ruch poświęcenia to chyba nie działa. Chwila. Zagram tak, żeby pilnować jeszcze mocniej centrum.
Król na razie nie musi sobie tam uciekać, tak mi się wydaje. Chyba tak. Taki szach może nastąpić, oczywiście. Sobie wtedy ucieknę. Tu albo tu. Tak się zastanawiam teraz, gdzie. Nie, no chyba na F8. Grunt teraz to figurą ustabilizuje. Przepchanie w ogóle będzie dla mnie bardzo przyjemne, bo się pozycja nie będzie otwierała. Jak zbiję, to zbiję skoczkiem. Będę próbować wymieniać więcej figur. On będzie dążył do ruchu F4 zapewne, ale ja mu nie otworzę tej linii, nie ma szans. Okej, wprowadzam sobie skoczka, żeby wejść tam. Jak figura więcej, to trzeba to wykorzystywać. Aha, teraz mu otworzę linię, jak tutaj będzie strzał. Aj, nie przemyślałem tego za bardzo. No dobra, zmieniam decyzję w takim razie. Gram hetman E7. Jak zagra mi tak. Ale nie, no to teraz po tym ruchu chyba jednak wymienię i zagram królem na E8. I tu się będzie wszystko trzymać. Poczekam na H3, goniec nie ucieka. Ok, hetman E7. Takie ruchy też trzeba wykonywać. Plan będzie taki, żeby zagrać królem, zagrać wieżę F8. Coś w tym rodzaju. Zobaczcie, grunt teraz to przycementować pozycję troszeczkę. Aha, takie posunięcie jest. Nie, no, gram tak, bo tak myślałem, czy to działa. Tu, tu wchodzi, tu bije. Jakieś tam są obrony, ale to tak wygląda podejrzanie trochę. Ale chyba się trzyma. No właśnie. Miał króla na H7, wieżę na F8, to było wszystko proste. A jednak taki ruch może być niebezpieczny. No ale będę musiał po tym ruchu prawdopodobnie zbić skoczka. Wejdzie hetman, król D8, bicie. No i wieża E8. Jak zbija mi tu, to hetman G5. I wszystko pięknie działa, się trzyma. Tu po wybiciu zawsze skoczek zbija, tu się nie otworzy. Powinno działać. Bo w innym wypadku to ja zagram sobie G5 i już nie pozwolę mu tutaj wejść. On na pewno analizuje to posunięcie, jestem przekonany. Goniec bije F7. No nie, no przecież jak przegram tę partię, to będzie wstyd na całą Polskę. Ktoś poświęca figurę w trzecim ruchu w sposób mega niepoprawny. No i dobra, mój drogi przyjacielu. Co dalej? Skoczek na C4. Tu będzie chciał mi otworzyć pozycję. Okej. Gram tak, żeby skoczek mi nie wleciał. To, co wcześniej rozpatrywałem, po biciu nawet zbiję chyba pionkiem. Chodzi o to, żeby te skoczki też nie poszalały. Bicie na D4 w ogóle nie biorę pod uwagę, przecież nie mogę otwierać pozycji, muszę trzymać. I tutaj te figury moje muszą troszeczkę bardziej pograć. Ale teraz już nie widzę jakiegoś sensownego zagrożenia. No dobra. Co on tutaj jeszcze ode mnie chce? Na pewno kombinuje, żeby otworzyć tę pozycję. To wygląda ładnie, tylko że czy to zda egzamin? No, wydaje mi się, że jednak nie, bo gońce pilnują tutaj opcji pól pewnych, hetman również. Wszystko się jakoś ładnie zazębia. Król chyba wbrew pozorom jest bezpieczny w centrum. Może taki ruch jak hetman B5 jest ciekawy, wtedy będę musiał tak zagrać, on tutaj pójdzie i goniec D7. Kolejne asekuracje, ale
W defensywie też trzeba będzie grać dobrze. Przede wszystkim tutaj starać się grać dobrze. Długo myśli. No, cały czas mnie zastanawia, dlaczego on tutaj w tym momencie zbił. Na samym początku. Nie mam pojęcia. Hetman B5, tak jak mówiłem, gramy A6. On chciał tutaj pewnie palnąć, żeby skoczka trochę sparaliżować. Wrócił. Jak wrócił, to szybka wieża F8. Wymiana figur będzie dla mnie bardzo korzystna. Z niczym się nie trzeba śpieszyć. Okej, okay, hetman się wycofał. No więc cóż, koniec D7, chyba najprościej. Kolejną figurę wprowadzić do gry. Okej, to chyba tego skoczka również wypędzimy stąd, z aktywnej pozycji B5. No na B2 sobie czmychnął. Okej. No i pytanie, co dalej? Może w ogóle zacząć go atakować? Czemu by nie? Mam ku temu podstawy, przecież G4 jest bardzo dobrym ruchem i będę wypędzał kolejnego skoczka z dobrej pozycji. Zawsze jak mi przepcha, to zawsze ten skoczek sobie tędy jakoś przejdzie, albo tutaj wróci na B8. C4 to można sobie, myślę, że olać. Gramy sobie G4. Tu zawsze mogę pionka chapnąć, ale to nie ma znaczenia chyba w tym wypadku. Jak skoczka stąd wypędzę, to będę mógł tutaj zbić i tutaj walnąć. Goniec D7, zobaczcie, jak się fajnie przydał. Pilnuje skoczka, nie ma wybicia, że z atakiem nie ma tutaj na C6 hetman nie atakuje. Znaczy atakuje, ale nie może zbić. Wiecie, o co chodzi. No i dobrze. G4 tutaj chyba jest pozamiatane. Nawet już opcje matowe będą się pojawiać. Hetman H4, G3. Bitka, bitka. Dobra, to na pewno wymienimy sobie jedną wieżę. I chyba jednak na D4 sobie palnę. Pionka w centrum, dlaczego by nie? Po tym zawsze mogę skoczkiem. Tu odbiję sobie. Szkoda, że drugiej ruszady nie mogę zrobić. Gramy tak. Gram G3. Król H1, G3 i tam hetman H7. Kolejna figura. Jakieś takie posunięcie jak E5, żeby hetman wleciał tu. No jest coś takiego, ale mam chyba skoczek bije na E5. I bronię tutaj. No wziął na C7, to widziałem. Pytanie, czy mam tu jakieś zagrożenie potencjalne? Tu nie, to chyba mogę hetman H4 z czystym sumieniem zagrać. Chyba mogę. Jeszcze jak wieża na F8, co widzę, mogę zbić ją z szachem, ja wrócę i nie ma chyba więcej szachów. A ja tu grożę matem. Okej, mamy to, moi drodzy. Myślę, że ciekawy dzisiejszy odcinek. Wygrana w trzech ruchach, jakieś bicia i ciekawe partie, mam nadzieję. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam i życzę sukcesów w szachach, oczywiście. Pozdrawiam, cześć.